żeby na chwilę tylko pani prezydent wyszła. Ale chcę zapytać pana prezydenta, gdzież to się ulotnił pan dyrektor Wydziału Edukacji, który rozpoczyna trudną pracę w jednym z najtrudniejszych wydziałów tego miasta, znudził się i poszedł do domu. No może za dużo doświadczenia by nabrał, słuchając rodziców, nauczycieli, radnych. Ja się czuję zażenowana, proszę państwa, że dyrektor wydziału w tak trudnej sytuacji po prostu zabiera pieczuszkę, mówi współpracownicy dobranoc i wychodzi. I jeszcze jedno, jak tu stoję, muszę powiedzieć, bo proszę państwa, zeszła ze mnie cała dzisiaj, no jak to powiedzieć, pala. Dobrze, dziękuję Grażynko. Otóż koleżanka moja, nauczycielka, przysłała mi SMS-a o szkole numer 3. To, że zwycięstwo, że jest drug wycofany. I odesłała mi SMS-a, a skąd ty to wiesz? A ona mi na to odpisała. Pan prezydent zapowiedział to w tematach dnia. Tematy dnia są o 19. A ja o 21 jeszcze tu byłam na mównicy. No właśnie, no właśnie. W tej sprawie... Proszę bardzo. W tej sprawie też pan Dominik, ja się będę jeszcze bardzo wiele. To są kwiaty. Pytanie do pani radnej Nowak. Była pani radną miasta Radomia. Jak by się pani zachowała w sytuacji, kiedy większość Radzie Miasta stanowiąca przez Prawo i Sprawiedliwość razem z prezydentem z tej partii rozpoczęłaby proces restrukturyzacji oświaty, likwidacji szkół? Rozumiem, że wtedy pani musiała z tej partii wystąpić. Także jak widać, że raczej punkt widzenia zależy trochę od, oczywiście, że jest, od posiedzenia. My chcemy rozmawiać na temat oświaty. Czy zgadzamy, że te drugi są źle przygotowane, że cała reforma jest źle przygotowana? Teraz chcemy rozmawiać, szukamy pozytywnych rozwiązań, między innymi w zakresie tej szkoły, o której teraz rozmawiamy, szkoły 52. Państwo natomiast po prostu populistycznie próbujecie przekonać mieszkańców do tego, że wszystkie proste odrzucenie każdego projektu uchwały i zachowanie status quo jest zbawienne dla nich. Tak nie jest. Szanowni Państwo, przepraszam, ale ja już. A wocem nie ma czegoś takiego jak wocem, a wocem też dla wyjaśnienia. Proszę Państwa, proszę popatrzeć sam. Proszę Państwa, bardzo proszę, jest godzina 11. Przed chwilą ustaliliśmy z szefami klubów, że idziemy do, ciągniemy do końca. Jeżeli będziemy robili dygresję, to ten koniec będzie wczesnym ranem. Stąd uprzejmie Państwa proszę w miarę możliwości pościągnięcie emocji i mówienie na temat, i jeżeli to jest tylko możliwe, to krótko. Na temat pan radny Pilch, bardzo proszę pan. Przewodniczący, pan burmistrz. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, czy pan słuchał? Ja wiem, że pan jest zdenerwowany, że pani dyrektor powiedziała, że program naprawczy jest wdrażany. Co chce pan jeszcze tam naprawiać, skoro już program naprawczy jest wdrażany? Czy pan, ja rozumiem, że pan jest zmęczony, ale dajmy szansę tej szkole ten program wdrożyć i nie będzie, a nie, więc ten wniosek jest zasadny. Dziękuję pan radny, pani radna Jankos, dziękuję pan radny Szczek, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, no my po prostu nie chcemy rozmawiać o restrukturyzacji, to by było modyfikacji, stąd nasze wnioski. Dziękuję. Pan radny Rafał, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce? Nie widzę. Przychylenie pana prezydenta, to nie widzę. Mamy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu i wtedy poprawek będzie głos ustalany dopiero po ustaleniu tego. Zamiar likwidacji szkoły podstawowej numer 104 w Krakowie 7 wysokiej 7. Bardzo proszę o przedstawienie. Dlaczego? To nie będzie głosowanie? Wnioski o odrzucenie, nie. Wnioski o odrzucenie będą robione blokiem, tak jak powiedziałem, przy drugim głosowaniu. Bo inaczej wszyscy by nam wyszli. Bardzo proszę. Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie numeru 104 Krakowa 7 z dnia 30 grudnia 2013 roku, numer 104 Krakowa 7.
mogę spędzić tu? Jeśli jeden dzień mogę spędzić tu? Na ten sam problem, który co tu się da, że chce się przenieść uczniów do szkoły 82, czyli przed Liceum Polskiego, Ludliwą, czyli też względy bezpieczeństwa tutaj wchodzą, jest to jeden z elementów na nie. Druga sprawa to jest szkoła podstawowa. To znaczy jest oczekiwana dzisiaj szkoła podstawowa i też problem tych najmłodszych dzieci, które by poddane były zmianie lokalizacji swojej szkoły. Jeżeli chodzi o szkołę, to chciałem przeczytać pismo o uczniu, które oddaje w pewien sposób jeden z elementów, który tutaj nie był podnoszony. Szkoła jest blisko naszych domostw, dzięki czemu bezpiecznie i szybko docieramy do niej, często z niemałym bagażem na plecy. Chciałem określić ten element, bo on tu nie był podnoszony. Mówimy, że dzieci polskie chodzą do szkół z bardzo ciężkimi plecakami, nosząc książki. I właśnie jest to jeden z przykładów, że wydłużamy drogę dla tych dzieci, które na pieszo poruszają się do szkoły z tymi ciężkimi plecakami. Proszę to pod uwagę wziąć. Mówię o zdrowiu tych dzieci. Nie tylko bezpieczeństwo przez drugą ulicę, ale tak samo przejście dość dłuższego odcinka, bo oni pójdą na nogach z jednego osiedla na drugie. To nie ma żadnego środka komunikacji. To jest po prostu kilometr przejścia na nogach i ciężkimi plecakami. To jest element na to, żeby niestety nie likwidować tej szkoły. Kolejny element. Przerzuca się szkołę 104 do szkoły 82. I chcę zwrócić uwagę na to, że mamy taką sytuację, że likwidujemy kwartale czterech drugliwych ulic czterech stron, w tym środku istniejącą szkołę, przerzucamy do sąsiedniego kwartału, gdzie stoją dwie szkoły podstawowe. Proszę Państwa, dwie szkoły podstawowe stoją w tym kwartale sąsiednim i tam przerzucamy te dzieci. Gdzie tu jest jakaś logika, jakaś logistyka? Oczywiście z jednym z tych budynków jest szczytem kultury, który być może lepiej byłoby przerzucić do tej szkoły, żeby ją na przykład ratować przed tym, że może ona jest nieobciążona. Ale to jest już, nie chcę wnikać w szczegóły. I ostatni element, który tutaj nie był podnoszony, on dotyczy wszystkich szkół podstawowych w Krakowie. Pani prezydent się na tym spotkaniu również przyznała, że wszystkie szkoły podstawowe w sumie od 1 do 3 otrzymały środki kilku milionów złotych z Unii Europejskiej na pomocę na indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3. Chciałbym zapytać, jakie to ma konsekwencje przy likwidowaniu szkoły? Bo jak wiem, jeżeli jakikolwiek podmiot pozyskuje środki unijne na konkretny cel, a mamy tutaj taki cel, jeden z takich elementów tego dofinansowania, to są szkoły nowogórskie, w tym szkoła podstawowa nr 52 i szkoła podstawowa nr 104, czyli omawiane tutaj przez nas. W tym w szczególności szkoła 104 ma kwotę 15,5 tysiąca złotych. Teraz pytanie. Jeżeli przerwiemy ten proces finansowania, z tego co ja wiem, na to musi wydać zgodę Unia Europejska. Jeżeli my to przerwiemy samoistnie, to trzeba zwrócić wszystkie pieniądze z powrotem. Chyba, że jest jakaś inna procedura. Dziękuję. Jeszcze Państwa nie widzę. W takim razie poproszę rodziców tutaj po kolei Pan Piotr Jarosz, jeśli można. Może najpierw Pan Piotr. Przepraszam, proszę chwileczkę Pani Piotr. Dobrze? To wyjaśni się od razu jedna kwestia, przynajmniej będziemy to wiedzieć. Ja słuchałam Pan to blisko, zresztą jak nie nosili wątpliwości, także mogę odpowiedzieć na wobec wątpliwości. Proszę zaregistrować, że szkoła 104, a nie 92,
a nie 85, chociaż dzieli je ogrodzenie wyłącznie i mogło się poza tym wydawać, że proszę połączyć te dwie szkoły, żeby powstała jedna, a szkoła są cztery, żeby mogła spokojnie egzystować w swoim miejscu. No nie bez powodu zbudowaliśmy diagnozę. Nie bez powodu przeanalizowaliśmy wskaźniki. I z tych wskaźników jasno wynika, że szkoła 104 jest szkołą przedostatnią w tej diagnozie, natomiast szkoła 92 jest szkołą w środku tej listy. A tylko ona mogłaby ewentualnie zmieścić w szkole numer 85, bo na odwrót, ale szkoła 85 też wyżej, bo na odwrót nie mogą tak się stać. Kiedy właśnie konsultowałam tę propozycję z lokalnym środowiskiem, okazało się, że szkoła numer 92 to szkoła, która cieszy się ogromnym uznaniem środowiska. To szkoła, w której na każde miejsce trzeba kilku chętnych. W związku z tym przyznałem Państwu, że zbudowanie bardzo dobrej szkoły byłoby co innym sensem. I dzisiaj przyprowadziło mi nam tutaj tłumy rodziców, którzy słusznie protestowałyby przed likwidacją jednej z najlepszych szkół w tym rejonie. W związku z tym, zatem tej szkoły likwidować nie można, bo świetna. Szkoła, pozostawienie jej nie rozwiązuje problemu, bo w niej się nie zmieści szkoła 85, zatem nie 85. W związku z tym decyzja o szkole numer 104. Jako szkole, która od lat jest szkołą, która tylko w małym stopniu jest wykorzystywana dla potrzeb szkoły. I jako szkoła, która osiąga niższe niż pozostałe dwie szkoły. Jeżeli chodzi o środki unijne, no to muszę tutaj powiedzieć, że żadnych powodów do obaw nie mamy. Proszę Państwa, te środki pozostało miasto. Pisząc projekt na indywidualizację kształcenia dla wszystkich szkół, ale dla wszystkich uczniów wszystkich szkół. Zatem to jest projekt, który jest zaadresowany do uczniów i oni przechodzą do innej szkoły, mogą spokojnie być beneficjentami. Dziękuję. To teraz poproszę pan Jarosz, jeśli można. Pan Wocek, bardzo proszę. Nie ma Wocek, tylko mam celu sprostowania. Panie prezydent, oczywiście pani prezydent może jest w lepiej zorientowana, natomiast z tego co się wie, to miasto rozpisało przetargi na dostarczenie wyposażenia do poszczególnych szkół, sprecyzując konkretnie, która szkoła, jaką kwotę dostanie i w jakim zakresie. I jest to w tych kilku pakietach, chyba sześciu pakietach, ujęte jest cały kraj tymi przetargami. I wydaje mi się, to znaczy, nie znam wniosku unijnego, ale jeżeli się zmienia warunki w trakcie, to samoistnie tego nie można zrobić. Jeżeli tak precyzyjnie ten przetarg, pani prezydent może nie wie, ale ten przetarg był przetargiem europejskim. Czyli nie zamówienia publiczne tutaj w kraju, tylko pod zamówienia jako te. W związku z tym, ja mogę pani udostępnić wydruk z tego przetargu. Jest szkoła numer 104 i 52 numeretem wymieniona. W związku z tym jest to pewna deklaracja przeznaczenia tam środków, to konkretnych środków, nie jakichś tam sobie środków. Ja mogę nawet podać do pani inny. Także wydaje mi się, może być to naruszenie. Ja chcę przypomnieć radnym, była taki problem ze środkami unijnymi dla oczyszczalni, gdzie rok musieliśmy czekać na zgodę Unii Europejskiej, żeby dokonać pewnej korekty, bo ona nie pasowała po prostu rozdysponowanie środków. Także to nie jest takie samoistne. Natomiast złamanie procedury grozi całkowitym zwrotem tych pieniędzy, które się pozyskało. Dziękuję. Pani prezydent, bardzo proszę. I potem już nie udzielę panu radnemu głosu. Czy pani dyrektor, która jest odpowiedzialna w Wydziale Edukacji za projekty unijne, opowie kompetencje tej sprawy. Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o indywidualizację, to jest projekt skierowany do dzieci, a jeśli chodzi o sprzęt, sprzęt jest nabywany przez gminę. Tak naprawdę problem polegałby tylko i wyłącznie wtedy, gdybyśmy my jako gmina sprzedali jakiemuś innemu podmiotowi ten sprzęt. Jeśli my to przemieszczamy sprzęt między poszczególnymi placówkami, nie jest to żaden problem, mamy takie stanowisko. Dziękuję. Bardzo proszę, to teraz już pana, ewidentnie pana Piotra Jarosza. Potem pani Marta Borczuk.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rada. Zabieram tutaj głos jako radny dzielnicy 16 i postaram się przekazać kilka uwag, które dotyczą zamiaru likwidacji szkoły 104. W czasie spotkania Pani Prezydent z rodzicami nauczycielami szkoły zwróciłem uwagę na rozbieżność danych wpisanych w uzasadnieniu, a danymi faktycznymi ze stycznia 2013 roku. Przecież Wysoka Rada nie może podejmować decyzji na podstawie nieprawdziwych danych. Wdrożony program naprawczy przyczynił się do poprawy wyników ekonomicznych szkoły. W czasie dyskusji z mieszkańcami zauważyłem, że Pani Prezydent zainteresowała się danymi statystycznymi, z których wynika,